6 marca 1918 roku poseł Koła Polskiego w Sejmie Pruskim, Marian Sejda, wygłosił protest w sprawie planów przyłączenia do Ukrainy Chełmszczyzny. My, przedstawiciele narodu polskiego, podzielamy oburzenie naszego narodu i w najuroczystszy sposób zakładamy protest. Traktatu pokojowego zawartego w Brześciu Litewskim z Ukraińską Republiką Ludową nigdy nie uznamy za słuszny. Na terenie zaboru rosyjskiego do polskich oddziałów wojskowych wstępują kolejni żołnierze. Po rewolucji lutowej został powołany Naczelny Polski Komitet Wojskowy. Jego prezes, Władysław Raczkiewicz, 7 marca 1918 roku zostaje pełnomocnikiem Rady Regencyjnej do spraw formacji wojskowych na wschodzie. Niemal natychmiast po jego wyjeździe z Warszawy Rada Naczelna Polskiej Siły Zbrojnej przekazała swoje kompetencje Radzie Regencyjnej. 8 marca 1918 roku ilustrowany kurier codzienny donosił, że Episkopat Polski wystosował zbiorowe pismo do Ojca Świętego w sprawie oderwania ziemi chełmskiej i podlaskiej. Księża biskupi przypomnieli wierność ludu tych ziem dla Kościoła. Ludu, który dla swej wiary poniósł tyle tak krwawego męczeństwa. Proszą o pomoc i wzięcie pod szczególną opiekę tego ludu. 11 marca 1918 roku na konferencji międzysojuszniczej w Londynie toczy się dyskusja na temat dostępu Polski do morza. Francuzi proponują, aby był to jedynie wąski korytarz u ujścia Wisły, bez linii brzegowej. Protestują Anglicy i Włosi. Dziewięćdziesiąt 9 lat temu, 7 marca, wskutek ran odniesionych w bitwie o Torczyn zginął Leopold Lis Kula. W wieku 16 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego. Jako żołnierz dowodził kompanią w zwycięskich walkach, między innymi pod Jastkowem, Kamionką, Kościuchnówką. Był ulubieńcem Józefa Piłsudskiego. Po śmierci został awansowany do stopnia podpułkownika, a następnie pułkownika.